Witam wszystkich słuchaczy, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne Margaret Davis. Nikt nie może wierzyć sercem oddanym sprawiedliwości, otrzymać usprawiedliwienie z wiary, trwając jednocześnie w czynieniu tych rzeczy, których Słowo Boże zakazuje lub zaniedbując jakiegoś poznanego obowiązku. Prawdziwa wiara okaże się w dobrych uczynkach, gdyż są one owocami wiary. Jeśli Bóg działa w sercu, a człowiek poddaje mu swoją wolę i współpracuje z nim, realizuje on w życiu zewnętrznym to, co Bóg czyni w nim przez Ducha Świętego. Panuje wówczas zgodność pomiędzy zamysłem serca a praktyką życia. Każdy grzech może być usunięty jako znienawidzony, jako ten, który ukrzyżował Pana życia i chwały. Wierzący musi mieć wzrastające doświadczenie, wykonując nieustannie dzieło Chrystusa. Przez nieustanne poddawanie woli i przez stałe posłuszeństwo zachowane zostaje błogosławieństwo usprawiedliwienia. Ci, którzy są usprawiedliwieni przez wiarę, muszą mieć serce gotowe przestrzegać drogi Pańskiej. Jeśli czyny nie korespondują z wyznaniem, jest to dowodem braku usprawiedliwienia przez wiarę. Jakub mówi, widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Jakub 2,22. Wiara, która nie rodzi dobrych uczynków, nie usprawiedliwia duszy. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jakub 2,24. Prawdziwa wiara wykonuje w wierzącym prawdziwe dzieło. Tak zwana wiara, która nie działa przez miłość i nie oczyszcza duszy, nie usprawiedliwi nikogo. Stałe jest mi ukazywane, zagrażające nam jako ludowi niebezpieczeństwo przyjmowania fałszywych idei usprawiedliwienia przez wiarę. Przez lata pokazywano mi, że szatan będzie działał w szczególny sposób, aby zdezorientować umysł tej kwestii. Od tej sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń, bo nie uniewinne winowajcy. 1 Mojżeszowa 23,7. Nie ma bezpieczeństwa spoczynku ani usprawiedliwienia w przestępowaniu prawa. Człowiek nie może mieć nadziei stanięcia niewinnym przed Bogiem, mając z Nim pokój przez zasługi Chrystusa, jednocześnie trwając w grzechu. Musi on zaniechać grzeszenia i stać się lojalnym i czystym. Dlaczego okiełzajcie? Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały, a w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. 1 Piotra 1,13-15. Niech nikt nie zwodzi siebie myślą, że Bóg w swojej wielkiej miłości i miłosierdziu jednak zbawi nawet tych, którzy odrzucili Jego łaskę. Niezmierna grzeszność grzechu może być oceniona jedynie w świetle krzyża. Gdy ludzie podkreślają, że Bóg jest zbyt dobry, aby odrzucić grzesznika, niech spojrzą na Kalwarię. Miłość, cierpienie i śmierć Syna Bożego, wszystkie one świadczą o strasznej potworności grzechu i oznajmiają, że nie ma ucieczki od Jego mocy. Żadnej nadziei zniosłego życia, prócz poddania się duszy Chrystusowi. Kiedykolwiek ludzie wybierają własną drogę, stają w opozycji do Boga. Nie będą oni mieli miejsca w Królestwie Niebios, gdyż pozostają w stanie wojny z prawdziwymi zasadami nieba. Przestępstwo prawa Bożego w każdym pojedynczym przypadku, w najmniejszym szczególe, jest grzechem. Niewykonanie kary za grzech byłoby naruszeniem prawa Bożego rządu. Co to jest sprawiedliwość Boża? To jest świętość Boga w stosunku do grzechu. Chrystus poniósł grzechy świata w zastępstwie człowieka, aby grzesznik mógł mieć kolejną próbę. Albo może lekceważyć bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania
Cię prowadzi. Rzymian 2:4. Bóg długo znosi przewrotność ludzi, dając im obfitą możliwość pokuty. Jednak On zapamiętuje wszystkie ich plany sprzeciwu wobec autorytetu Jego sprawiedliwego i świętego prawa. Gdy ludzie brzykną do grzechu, utożsamiają się z nim, wówczas chwała Boga, która niszczy grzech, musi zniszczyć ich. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę do tysięcy, odpuszczający winne występy i grzech, nie pozostawiący w żadnym razie bez kary. Teraz ludzie mogą usprawiedliwiać wady swojego charakteru, lecz w owym dniu nie zaoferują żadnego wytłumaczenia. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. 1 Koryntian 6:9. On przywita na dziedzińcach nieba jedynie tych, których chrześcijaństwo jest prawdziwe. Życie tych, którzy uważają się za chrześcijan, a którzy nie żyją życiem Chrystusa, jest drwiną z religii. Nasz Pan wystawiany jest na hańbę przez tych, którzy twierdzą, że Mu służą, lecz fałszywie przedstawiają Jego charakter. Całe rzesze są przez to zwiedzone i prowadzone do błędnych ścieżki. Na błędne ścieżki. Sceptycy zaatakowali chrześcijaństwo i wykpili Biblię, ponieważ dał im do tego powód Dawid. Przedstawili chrześcijanom przypadek Dawida jako grzech dotyczący Uriasza i Betrzeby oraz wielożeństwa. Utrzymywali, że Dawid został nazwany mężem według Bożego serca. Zobacz Dzieje Apostolskie 13:22. I zarzucili, że skoro sprawozdanie biblijne jest właściwe, Bóg usprawiedliwił Dawida w jego występkach. Pokazano mi, że Bóg nazwał Dawida mężem według jego serca wtedy, gdy był on czysty i posłuszny wskazówkom Boga. Gdy Dawid sprzeniewierzył się Bogu i sprawił swój prawy charakter swoim występkiem, nie pozostał już dłużej mężem według Bożego serca. W najmniejszym stopniu Bóg nie usprawiedliwiał jego w jego grzechach, lecz posłał do Dawida swego proroka Natana z przerażającymi oskarżeniami, gdyż przestąpił owo on przykazanie Pana. Bóg pokazuje swoje niezadowolenie z powodu posiadania przez Dawida dwóch żon, nawiedzając go sądami i pozwalając, aby z jego własnego domu powstało przeciwko niemu wszelkie zło. Straszliwe nieszczęście, jakie za zezwoleniem Boga przyszło na Dawida, który ze względu na swoją prawość został niegdyś nazwany mężem według Bożego serca, jest dowodem dla przyszłych pokoleń, że Bóg nie usprawiedliwia nikogo w przestępowaniu jego przykazań, lecz niezawodnie ukaże winę bez względu na to, jak sprawiedliwy i wyróżniony przez Boga mógł być wcześniej, naśladując Pana w czystości serca. Kiedy odszedł od Boga i poddał się złemu, stał się na pewien czas agentem szatana. Gdy sprawiedliwi odwracają się od swojej sprawiedliwości i czynią zło, ich wcześniejsza sprawiedliwość nie uchroni ich przed gniewem sprawiedliwego i świętego Boga. Jezus umarł nie po to, aby zbawić człowieka w jego grzechach, lecz od jego grzechów. Jeden niepokutowany grzech wystarczy, aby zamknąć przed Tobą bramę niebios. Jezus przyszedł, aby umrzeć na krzyżu Kalwarii, ponieważ człowiek nie mógł być zbawiony nawet z jedną plamą grzechu. Krew Chrystusa jest przydatna jedynie dla tych, którzy powracają do swojej wierności Bogu, jedynie dla tych, którzy są posłuszni prawu, jakie wcześniej naruszyli. Chrystus nigdy nie będzie brał udziału w grzechu. Podnosząc karę prawa, On daje grzesznikowi kolejną szansę, następną próbę, otwiera drogę, na której grzesznik może być przywrócony do Bożej łaski. Czy popadłeś w grzech, zatem bezwłocznie szukaj Boga dla łaski i przebaczenia. Łaska jest wciąż jeszcze dostępna dla grzesznika. Szczególnym sposobem szatana jest doprowadzenie człowieka do grzechu, a następnie pozostawienie go bezradnym i rozszczęsionym, bojącym się szukać przebaczenia.
Jeśli mamy zwyciężyć, nie odkładajmy skruchy i przyjęcia przebaczenia, gdyż to zapewni nam korzystniejszą pozycję. Jeśli pokutujemy i wierzymy, Boża oczyszczająca moc będzie należała do nas. Jego zbawcza łaska jest nam ofiarowana darmo. Jego przebaczenie dane jest wszystkim, którzy je przyjmują. Usprawiedliwienie jest pełnym i całkowitym przebaczeniem grzechu. Gdy tylko grzesznik przyjmuje Chrystusa przez wiarę, w tym samym momencie doznaje on przebaczenia. Sprawiedliwość Chrystusa jest mu przypisana i nie może on dłużej wątpić w Bożą przebaczającą łaskę. Dawidowi przebaczono jego przestępstwo, gdyż ukorzył on swoje serce przed Bogiem w pokucie i skrusze dusz. Uwierzył, że Bóg wypełni swoją obietnicę przebaczenia. Wyznał swój grzech, żałował i został powtórnie nawrócony. Zachwycony z powodu pewności przebaczenia zawołał: błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Z powodu przebaczenia przychodzi błogosławieństwo. Przebaczenie przychodzi przez wiarę, że grzech wyznany i odpokutowany poniesiony został przez wielkiego nosiciela grzechu. Ktokolwiek wobec nagany Boga ukorzy duszę wraz z wyznaniem i pokutą, jak uczynił to dawniej, może być pewny, że jest dla niego nadzieja. Ktokolwiek z wiarą przyjmie Bożą obietnicę, odnajdzie przebaczenie. Pan nigdy nie odrzuci nawet jednej prawdziwie żałującej duszy. On dał tę oto obietnicę. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. Izajasz 55:7. Przebaczenie i usprawiedliwienie są jednym i tym samym. Otrzymać przebaczenie tak, jak Jezus przebacza, oznacza nie tylko odpuszczenie, lecz i odnowę w duchu umysłu. Dawid miał właściwe zrozumienie przebaczenia, gdyż modlił się: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Psalm 51:12. Jezus nie miał przewagi nad uświęconymi. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i z dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Hebrajczyków 2:9-11. Jezus Chrystus jest we wszystkim naszym przykładem. On rozpoczął życie, przechodząc przez jego doświadczenia i skończył jego zapis z uświęconą wolą człowieka. I we wszystkim był kuszony, tak jak my jesteśmy kuszeni, a jednak ponieważ utrzymywał swoją wolę w poddaniu i uświęceniu, nigdy nie skłonił się nawet w najmniejszym stopniu w kierunku czynienia zła lub objawienia buntu przeciwko Bogu. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jana 6:38. O swoim życiu Zbawiciel powiedział: zachowałem przykazania Ojca mego. Jana 15:10. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jan 8:29. Bóg zamierza, aby naśladowcy Jezusa postępowali tak samo jak Jezus, będący w ludzkiej naturze. W Jego mocy mamy żyć tak jak Zbawiciel, życiem czystym i szlachetności. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Jana 17:19. Dziękuję.